Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Dzielnicy 16 Pięczyce z dnia 25 kwietnia w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 16 Pięczyce do realizacji w latach 2013-2014, druk 278. Projekt nie był przygotowany na 10 dni przed sesją, dlatego przed rozpatrywaniem musimy go wprowadzić pod obrady. A więc, tak jak powiedziałem, został tak w miarę szybko przygotowany, nie mieliśmy czasu na konsultacje, a więc teraz będziemy głosować za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc państwo mają już projekt pewno przed sobą. Jest to tak naprawdę dopisanie tej różnicy 1100 zł, które musimy dołożyć do zadania, które miało pierwotnie 5000. I na tym polega zmiana. Ale musimy taką zmianę zrobić ze względu na to, żeby był wniosek integralny, integralną całość. Otwieram dyskusję na ten temat. Jakie mamy proste tematy, prawda? Tak. Bez dyskusji. Ja mam do poczekania. Dziękuję Pani Mario. Zapamiętam to, że mamy jeden głos, mówimy w tym temacie. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany.